za nami przetarg na sprzedaż nieruchomości po Urzędzie Stanu Cywilnego i MOPS-ie przy ulicy Armii Krajowej. Do licytacji zgłosiło się 3 oferentów. Do kogo trafi ta atrakcyjna nieruchomość w centrum Suchostrzych? Tak, jesteśmy zadowoleni, ponieważ nieruchomość poszła w pierwszym przetargu z dość dobrym zainteresowaniem. Było 3 oferentów. W wyniku licytacji wygrała firma Gladpol z Tczewa za kwotę 2 500 000 przy cenie wybawczej 2 300 000. Co może powstać w tym rejonie miasta, bo to pewnie najbardziej ciekawi mieszkańców, zgodnie oczywiście z dokumentami planistycznymi. No tutaj możliwości jest dużo, ponieważ zapis w planie zagospodarowania przestrzennego mówi o funkcjach usługowych. Jakie funkcje zostaną wybrane przez właściciela, tego jeszcze nie wiadomo. Najlepiej to pytanie skierować do niego. Nie zdradzał na razie włodarza miasta? Nie, na razie ograniczył się tylko do wygrania licytacji. To nie pierwsza działka, którą ta firma wylicytowała od ratusza. Przedtem zakupiła dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej. Niedawno obiekt został wyburzony. Z kolei nieruchomość przy ulicy Armii Krajowej liczy ponad 3000 m2. Na działce znajduje się przedwojenny budynek, w całości podpiwniczony. Obiekt posiada 4 wejścia, w tym jedno dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 600 metrów. Zgodnie z planem zagospodarowania, nieruchomość przeznaczona jest pod działalność usługową.